I cyk, R2 i ciśniemy. Którędy do Marini? Witam w kolejnym odcinku. Tą drogą to następna wioska. I od razu się zaczyna. Uwaga, na grubo. Spory zakręt, ostrożnie! Przed nami rozwidlenie! Wypatrujcie wycofujących się szkopów! Wpadną prosto na kompanię czarni. Musimy być tam pierwsi. Lewo! Uwaga! Daniel, przed nami szkopy! Jedź! Dalej! No kurde, zbyt wolno jadą. Patrzcie. Nie udało ci się dotrzeć na czas do kompanii. No ale... Chyba, że muszę jechać jako pierwszy. Turendy do Marini! Tą drogą to następna wioska! Uwaga, spory zakręt, ostrożnie! Czyli mogę jechać pierwszy, dobra, chill. A nie. No przyzają mnie. No to jedźcie. Na kompanię czarni. Musimy być tam pierwsi. Lewo! Uwaga! Daniel, przed nami szkopy! Dalej! Gazu! Przed nami pancery! Ostrożnie! Blisko! Już niedaleko! Do deki! Którędy? Prosto, jedź prosto! Nie utrzymamy się dłużej! Na prawo! Ostro w prawo! Kurwa! Zusman! Za kierownicę! Stanę za działem! Się robi, wrogie jeepy! Szwabskie jeepy przed nami! Droga zablokowana! Zwiedzę jakąś wyrwę, trzymaj się! Żołnierze wroga, dom po prawej! Byle w kierowcę i będzie dobrze. Jak tak jadą. O kurde, sorry panowie. Prosto, rozwal go! Już niedaleko! Kompania czarni w tamtym domu! Otoczyli dom! Leci więcej! Okrążają z lewej! Nie odpuszczaj! To wszystko zobaczcie! Pozwól się reszty! Rozstawić się przy drodze! Jeszcze kilku! Czysto! Zbiórka! Musimy przestać się tak spotykać. Chyba nie wymiękasz, Murphy. Dzięki za odsiecz. To kapitan Davis wydał rozkaz. Dobra. Za późno na dalszy atak. Możecie sobie odpocząć. Przepraszam, sierżancie? No. Czy po drugiej stronie nie czai się armia szkopów? Powinniśmy chyba znaleźć lepsze miejsce na obóz. Jasne, szeregowy. Zajmij nam pokój w Ritzu. Sir. Po prostu się boi. Zajmij się własnymi problemami. Na przykład swoją cholerną raną. Nic mi nie jest, sierżancie. Daniels, przypilnuj go. Od wroga niebezpieczniejsza jest tylko duma. Odpocznijcie! Obrzasku zajmujemy Marini! I to już jest koniec drugiej misji? Nie mogę uwierzyć, że tak. Znów walczę u Operacja boku Zusmana. Dość dobrze się trzyma, zwłaszcza, że przeszliśmy przez mile żywopłotów. Można by pomyśleć, że Pearson da mu luzu. Nic z tych rzeczy. Co teraz? 26 lipca, twierdza. Zasadziliśmy się w gospodarstwie pod Marini. Kiedy zamykam oczy, myślę o Hazel. W końcu znów wraca ten sen. Fred, strzelaj!
Kurde, ale to jest dobrze zrobione. Yeah. Znów ten sen, co? No tak. I tak w kółko. Wyspałem się, teraz ty odpocznij. Tam. Pearson musi zobaczyć, że daje radę. Gówno musi zobaczyć. Nie musisz mu nic udowadniać. Mam dość tego jego pierdolenia. Na mieście jak wyrównujesz rachunki, w ogóle się nie cackasz. Tak zyskujesz szacunek. Przecież wiem o tym. Facet to jednak musi sam stawić czoło trudnościom. Ale szacunek gówno znaczy, jeśli dasz się zabić. Wielkie dzięki, że mi pomagasz. A tak poza tym, stary dobry Michałek wciąż czuwa nad nami, więc nie musimy się o nic zamartwiać. Ciebie nie podejrzewałem o takie rzeczy. Teraz to ja przyjmę każdą pomoc. To co to za sen tak cię ciągle męczy, co? Wilki zagryzały nam bydło. Razem z bratem poszliśmy na nie zapolować. Wtedy zaatakowały. Strzelaj! Próbuję! Ej, pamiętam to! Zaczynam sobie przypominać niektóre fragmenty z tej części. Słuchaj, no młody. Bać się, to nie wstyd. Czas do domu, braciszku. Wtedy przyrzekłem sobie, że już nigdy nie zawiodę Paula. Ale teraz nie tylko bratu muszę dorównać. Jest też Pearson. Znajdź osłonę! Dalej! Turner poprowadzi oddział na plac. Naszym zadaniem jest zapewnić mu osłonę z kościoła. Pytania? Dobrze. Ja mam pytanie! Zachowaj je, Stiles, a wygrać wyda. Naprzód! Chyba mnie lubi! Biedny Stiles. O kurwa! Ogień za chorobę po lewej! Reszta patrzcie w prawo! Chłopcy, chcę! Osłaniam cię! Zaniec! Nie wychylaj się! Jak mnie zaszedł od tyłu? O kurwa! Ogień zaporowy po lewej! Reszta. Dostaniesz widłami zaraz przez mordę. Zająć ten dom! Nadzieramy! Osłaniam cię! Oczy dookoła głowy! W nie mam amunicji! Tam już na górze się zobaczcie. Nie ma co podchodzić w sumie tak od razu. Co, z moździerza tutaj poleci? Do nie w naszych? Osłaniam z lewej! O, kar,
się przeładować! Dobra, z Karem to piękna sprawa, tylko czekajcie, tu jest apteczka. Wycofują się! W domu czysto! Do kościoła! To by się przydało coś podnieść, jeszcze podnieść. Kurwa, stopy na ulicy! Próbują uciec, teraz! Są odsunięci! Dom jest nasz! Do przodu! Szkopskie dżipy, uwaga! Dobra, spróbuję trochę wyżej wejść, bo to ma sens. Przeciwnik na godzinie 11! Mariusz, dziękuję za drugi miesiąc. Witam, mordko. To dla ciebie. O, ale poszło na manualnym. Leci granat! Powinno siąść. Gotowa apteczka dla ciebie. Już przed nami. Oj, Bartez jeszcze subika rzucił. Daniel, mam dla ciebie apteczkę. Odciągnij ich za osłony. Daniel, przeciągnij ich, osłaniam cię. Pomocy! Kurde, tego trzeba. Nie mogę się ruszyć! Całą ulicę, potrzebujemy dymu. Nie mogę się ruszyć! Dym, proszę. Leci bardzo. Dym! Nie mogę chodzić! Niech mi... Wrogowie! Tylu? Ulica czysta! A czym gram? Na PS5. To jest wersja na PS4. Mam dla ciebie apteczkę! Tutaj! Tak jest! Proszę! Daniel, z drzwi teraz! Gdzie oni są? Chyba uciekli, kiedy nas usłyszeli. Wątpię. Częstujcie. O kurwa! KM na pierwszym piętrze, krycie! Padnij, padnij! Szkopy, pierwsze piętro! Zdjęty! Dobra, byle tego KM-a tam pilnować, żeby nikt nie zasiadł sobie tam. Tak, ogólnie tak jest, że nawet jak na PS5 odpalisz wersję gry PS4, to ona troszkę lepiej wygląda imo. Uwaga na flanki! Osłaniaj mnie! No więcej klatek plus troszkę jakby
lepsza grafika była, nawet porównywali to kiedyś i jest delikatnie ładniej. Oczywiście to ruszam nie jest do drzwi. Jakiś przeskok, ale jest lepiej. Szkopy rozwalają myśliwce! Zuzman, Ajelo, lecz się rozwalić te działa! Tak, sierżancie! Daniel, Stiles, chodźcie na wieżę, będziemy ich osłaniać! Cieszę się, że to ty tam będziesz! Bez presji! Spokojnie, osłaniam cię! Oby. Oby. Wszyscy na schody! Ruchy! Do drabiny! Nie macie lęku wysokości, prawda? A to by coś zmieniło? Nie! Ruchy właśnie tam! No, Sylwia, póki co to jest mój numer jeden. Widzę Zosmana, gotować się. Dobra, ruszyli! Kładź okiem zaporowy, żeby zdjęli te działa przeciwlotnicze! Szkopy to z pomocnego auta! Już się nie podniesie! Zajmij się szkopami, którzy blokują działo przeciwlotnicze! Mamy wrogów koło płonącego auta! Już nie mamy. Wróć! Pierwsze piętro! Są snajperzy. O, się schylił Menda. Oczyść im drogę! Sprawdzać okna! Cholera! Niemcy! Lewa flanka! Kolejne działo przeciwlotnicze na dziedzińcu! Nieobsadzone! Uważaj na nie! Dotarli do pelotki! Szybciej! Strzelam! Dobry strzał! Wciąż stoi! Przyszpilili coś na... Dostali! Dobra, szybki reload. A ten jeszcze... Oberwali! Tak! Udało się! Przygwoździli ich! Haftrachi wjeżdżają na plac! Przygwoździli naszych walk w wieżyczki! Całkiem, całkiem! Dobra, ostatni! Wciąż się rusza! Chyba dwóch naraz nawet siadło, tak mi się wydaje teraz. Zbliżają się do pelotek! Szwaby na dachach! Nie pozwólmy im się utrzymać! Nieźle, Daniels! Tam przed nimi chyba jeszcze po lewej stronie są. Skopy na końcu ulicy! Walą do nich od tyłu! Mają na plecach Haftracha! Widzę. Otaczają ich! Draśnięty! Kurde, no szybko przeładowy. Chybiłeś! Co to do cholery było? To na pewno terny! Nie przesadzać! Osłaniaj ich, żeby mogli wesprzeć Zosmana! Tam ktoś jeszcze jest? Gdzie? Tylko jedna pelotka! Ser! Działo przeciwlotnicze nas namierza! Wszyscy wyruchają! O Jezu! O ku... Czy to jest możliwe w ogóle? Trzymaj się! Nie! Uciekaj stąd! Szybko!
kurde. Ruszaj dupę! O kurwa! Dalej skacz! Kurczę, co misja to lepsza tak naprawdę, tu nie ma żadnych złych momentów. Lol. A czy mam skrzydła szeregowe? Nie, sierżancie. Bo nie jestem twoim jebanym aniołem stróże! Kurwa mać! Straciłem tam dwóch ludzi! Musimy wziąć się w garść i zdjąć te działa! Ruchy! Nie widzę Zussmana! Niech to szlak! Byli razem, kiedy wieża się zawaliła! Najlepsze, co możemy, to utrzymać pozycję! Szkopy nie mogą się tu dostać! Jak chcesz, mam zapasowe granaty! Biorę ich na ten! Mam więcej granatów i dymnych! Utrzymać pozycję! Są odsłonięci! Co dalej? Biegają po schodach! Wróg się przemieszcza! Szkopy będą próbować otoczyć naszą pozycję! Użyj miotacza ognia, żeby ich odeprzeć! Tak jest! Gotowy! Masz, Daniel! No to co wy tu robicie, kurde? Na chuj mnożysz, strzelaj do nich! Przepraszam. Kurde no, z kim ja pracuję w ogóle? Nie trzeba mnie prosić dwa razy! Żołnierze wroga! Leci dym! Zatrzymać! Aż przylecą P-47! Granat! Jadą granat! Utrzymać pozycję! Lecą P-47! Zussman! W porządku. Dobra robota. Daliście z siebie wszystko. Szwaby zaczęły zwiewać. To był kawał dobrej roboty. Nieźle się spisali, prawda, sierżancie? Może myliłeś się co do nich?
więc tak jest was ciche wody. Byłem dla was zbyt łagodny. Teraz zobaczymy, na co was stać. Gdybyśmy dali mu głowę Hitlera, na tacy narzekałby, że taca jest brudna. Oby tak dalej. A wojna lada chwila dobiegnie końca. Dlatego musimy się postarać. Dobra, wchodzę w to. Zdobyliśmy już Marini. Niemcy wycofują się tak szybko, jak napieramy. Pearson uwziął się na nas bardziej niż zwykle. Będziemy musieli dać siebie wszystko. Soe. Co to jest Soe? 20 sierpnia 44. Od miesiąca zacieśniamy pętle wokół okrążonych Szwabów, sunąc w kierunku Paryża. Ale zapędzony wróg wąż wciąż może kąsać. Jak mamy się wykazać, trzeba być gotowym na wszystko. W tym współpracę z Soe, brytyjskimi specsiłami. Szykują coś dużego. Pewniakiem. Davis to jest. Ruch oporu doniósł nam o niemieckim pociągu przewożącym rakiety V2. Posłużą do ataku na nasz punkt pod Argenton. Mamy akurat tyle czasu, by zorganizować zasadzkę. Trzeba go zatrzymać. Udowodniliście swą wartość pod Marigny, dlatego to przypadnie wam. Dziękujemy, ale do tego potrzeba więcej ludzi z SER. Po to przydzielam wam ludzi z SOE. Udziela się wam praca w polu? Proszę się nie martwić. Praca jest i dla was. Akcję prowadzą agenci Vivian i Crowley. Pracowali z ruchem oporu i dobrze znają ten teren. Zdajcie się na nich. Słyszeliśmy o Marigny. Niezwykła akcja. To zasługa zespołu. To był obowiązek. Świetnie, ale to dopiero rozgrzewka. To nie jest zwykły pociąg z zaopatrzeniem. To jest prawdziwa forteca. Nasz kontakt w ruchu, Rousseau, obiecała pomoc, choć przez ataki na ich siatkę możemy liczyć tylko na siebie. Więc los Paryża zależy od was. No, świetnie. Przypomina mi to zrzut nad Vercors. Te zasadzka na patrol Gestapo. Jaka z ciebie romantyczka. Dobra, to nasz cel. Trzeba szkopom przyznać. Pociąg jest na czas. Cholernie duży pociąg. I dobrze opancerzony. To Panzerzug. Rakiety V2 mają zasięg 320 km. To wystarczy, żeby zaatakować Paryż. Nie mogą dotrzeć do wyrzutni. Wróg przed nami! Dobra. Vivian i ja się ich pozbędziemy. Turner, to będzie sygnał dla was. Daniels, ty i Zussman popisaliście się w Marigny, więc będziecie ich osłaniać. No dalej! W drogę! Nie wychylać się. Założyć tłumiki. Zdejmij tego snajpera. Użyj noża, Daniels. Dobra robota, Daniels. A teraz oficer. Na twój znak. Zastrzel oficera. Świetny strzał. Misja po cichu. Weź kilku ludzi i obejdźcie dom. Daniels, zostań z Crowleyem. Dalej. Ostrożnie. Doskonale. Ruszajmy. Ten był głośniejszy. Snajper jest twój, Daniels. Powoli. Głowa nisko. Ugh!
To nie do mnie. Się czułem jak na języku niemieckim przed chwilą. Kuźwa, tu jest dwóch. Nie jest dobrze. Kurwa! No i chup. Nie możemy dać mu uciec. Dobra, srać was, kurde, wszystkich. Pierdziele to. Pieprzyć, kurde. Zdaj mu ten tłumik. Ja, naturliś. Trzymaj tam. Rzucam granat! Jak możecie mi wchodzić na plecy, jak ja wam wchodzę na plecy? Zmiana planu! Zauważyli nas! Łap amunicję! Koniec! Ruszam! Bo tu jest fajna... O! Pomocy! Szybko! Szybko! Leci granat! Wrogowie, przypatrzcie! Ruchy, chłopcy! Flankuję z lewej! Musimy gonić pociąg! Jeseł! Kurpieprz, on jeseł! Ja! Szarik! Zdupcaj! Zauważyli nas! O, mam kara. A to nawet lepiej wyszło. Ale czekaj, oddaj mi tamtą. Rusza! Nie. O, tu biegnie, widzieliście? Wrogowie, przypatrzcie! Zachowaj naboje na wroga! Musimy gonić pociąg! Pomocy! Wrogowie! Ognia! Niech mi ktoś nie mamy szans! Ktoś jest dziala! Pomóżcie, proszę! Dobra, do pociągu! Nie mogę chodzić! Crowley! Pociąg odjeżdża! Nie możemy dać mu uciec! Południowy wschód! Kurde, wszystkie do przeładowania, no. Granaty intymne, Daniels! Jakie intymne granaty? Dymne! Przeładowuję! Zbieramy się do koła! Szybko! Przez pocztę! Z kolby na mordę. No, reload to! Pociąg nam ucieka! Już prawie, już prawie, już jestem. Daniel, wstawaj! Wszyscy do jeepu! Ja nie chcę prowadzić. Aha, dobra. Musimy zatrzymać ten pociąg! Follow the damn train! Jazda. Trzymaj się! Bliżej, nie bliżej. Kurwa, uwaga! To dupca! Trzymaj się drogi! Trzymaj się balon! Do drogi czy... Trzymaj się! Widzisz go? Kamień. Tam jest, gaz do derby! Zgubimy go! W lewo! Staram się! Kurwa! Ucieka nam! Skręć w prawo! Pod mostek! Zgubimy go! Gazu! Cholera, strzela do nas! No zauważyłem. Uwaga! Szybciej! Ale przejechałem! Mogłem prowadzić. Masz szansę! Łap za kierownicę! Kurwa! Rozwali!
sprawdzają granaty! Czołg! Musimy dostać się na przód pociągu! Strzelaj dalej! Na górze! Wewnątrz wagonu! Szykuje się ich więcej! Jak więcej, jak ich jest już w pizdu jeszcze trochę i 20 innych osób. Trzeba by się przegrzało. O. Dziesiątkę, Daniels! Uciekaj stąd! Nie trafią nas, jeśli będziemy za blisko! Grana! Rzuć to! Mam go! Kurwa! Na pociąg. Ty czekaj, może się wykoleje. Wykoleje mu się bez kitu. Trzymaj się! O kurwa. Cośmy tu odjebali. Nie wierzę, udało się. To dopiero akcja. Oby Stiles miał swój aparat. Co wy odjebali? Puści nam na kilka minut. Uwaga! Dobra, czekaj. Za mną. Zabiorę was do plutonu. Przepraszam, ale kim ty jesteś? Przyjacielem. Szybko. Zajebiste. Bo w sumie co innego byście powiedzieli w takiej sytuacji? Dobrze powiedział. Też bym tak powiedział. Samą głowę! Na ciebie mi szkoda, że dostaniesz kolby. Człowiek z ust, dawaj kurde apteczkę. Dobrze. Nie wychylać się, rozproszyć się! Za małe te magazynki robią. Pomoc!
Czekaj, mówcie się co. Wygląda na to, że są przed nami. Wasz pluton jest tam. Czy czytam, Czadek, gram? Czytam, czytam. Ci ludzie należą chyba do pana. O, poznaliście Rousseau. Jest członkinią ruchu oporu. Zabiła Szkopa, który do nas mierzył. Mogłabyś czasem któregoś przesłuchać. Szkoda na nich zachodu. Myślałem, że po was. Chyba narobiliście trochę szkód. Mieliśmy zatrzymać, a nie zniszczyć pociąg. Tak, bardzo mi przykro, że nie wszystko poszło zgodnie z planem. No ale wiadomość jest zniszczyliśmy, taka, że to zatrzymaliśmy. Do pieczonych szkopów w całej okolicy. Więc lepiej się zbierajmy. To się zgadza chyba, czy nie? Prawda, majorze? Musicie pomóc nam. Nie wiem jak, ale Zeus i ja przetrwaliśmy katastrofę pociągu. Potem spotkaliśmy się z pewną twardą francuską. Nazywała się Rousseau. Należała do ruchu oporu, jeśli potraficie w to uwierzyć. Kazała nam wyciągnąć z wraku jakieś papiery. Potrzebowała ich na misję w Paryżu. Potem miała dla nas kolejne zadania. Dzięki wysadzeniu pociągu daliśmy Paryżowi czas. Ruch oporu może użyć zdobyte przez nas papiery, by przeniknąć do nazistowskiej twierdzy. Już się zgłosiłem. Misja piąta, wyzwolenie. Piąta czy szósta? Piąta. Sierpień 44. Chwila prawdy. Właśnie wyzwalamy Paryż. Francuska pancerna i nasza czwarta piechoty będą o świcie. My uderzymy jeszcze w nocy. Teraz będzie fajna misja, cały czas są fajne misje. Minął już tydzień od zatrzymania pociągu. Pluton przeniknął do Paryża, aby wspomóc ruch oporu. Rousseau i Crowley mają plan sabotażu okupanta. A to jest uderzenie w serce wroga. Korzystając z przechwyconych dokumentów, wdzielimy się z Rousseau w urzędników celem infiltracji garnizonu. Tędy, panowie. Tym garnizonem dowodzi SS und Polizeiführer Heinrich. Nie mógł dopaść mnie, więc dorwał rodziców. Mojego męża. A w końcu synka. W nocy udowodnimy, że ofiary i cała nasza walka nie były próżne. W nocy odzyskamy miasto. Garnizon. Nasz kontakt dostarczy ładunki wybuchowe. Kiedy wysadzimy wrota, to będzie sygnał do ataku. Liczymy na was. Dobra, chłopcy. Do dzieła. Szwaby tego łatwo nie oddadzą. Przeżyliśmy wybryki Pearsona, przeżyjemy i to. Walczyłem z nim pod Kasserin. Mógłby uczyć odwagi. To nie potrwa długo, mes amis. Ale najpierw wkroczymy do Leża Wilków. Do zobaczenia. Kampania ile trwa? Około 4 godzin. Wiesz, 4 godziny, jak, ale tutaj tu zginiesz, tu musisz powtórzyć, to ja tak liczę z 5 lekko. 4 to jest tak jak wiesz, za pierwszym razem byś wszystko pykał. Nazistowskie świnie. No już jedziemy. Wkrótce ten koszmar dobiegnie końca. Jeśli cię zatrzymają, to twoja przekrywka musi być nieskazitelna. Podsumujmy jeszcze raz. Jesteś Gerda Schneider, urzędniczka z ramienia wojska. Przysłał cię tu Herr Spiegel z Abwehry, abyś zorganizowała dla Heinricha bezpieczną ucieczkę z Paryża. Już się pogubiłem. Wykorzystaj chwilę na przejrzenie szczegółów. Przykrywka. Dobra. Gerda Schneider, Hamburg, Niemcy. Franz Spiegel to mój dowódca i dokumenty podróżne od Heinricha, czyli Hamburg, Spiegel, Heinrich. Dobra.
Hamburg, Szpigel. To nasza jedyna szansa. Zwerbowanie naszego tajnego kooperanta miało olbrzymią cenę. Musisz go odnaleźć i wymienić z nim walizki. Miejmy nadzieję, że zdobył materiały wybuchowe do wysadzenia bramy. Za bardzo się pan martwi, majorze. Taką mam pracę. Zrób sobie zdjęcie. Spotkamy się naprzeciwko garnizonu po tym, jak wykonacie zadanie. Kto cię przysłał? Szpigel. Dobrze. Szpigel. Cokolwiek by się nie działo, nie możesz stracić walizki nawet na chwilę. Przeszłam długą drogę. Doprowadzę ją do końca. Paka to. Szpigel i Heinrich. Danke sehr. Fahren Sie weiter. Die Papiere bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Chciałbym Ci spuścić w... A nie. Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiter, Fräulein Schneider. Pamiętaj, twój kontakt nazywa się Fischer. Będzie ubrany w szary mundur oficerski. Pamiętasz hasło? Poemat Verlaina. Jeszcze hasło. Szary mundur. Nie, no to dobrze, że nikt tutaj na szaro nie jest ubrany. Hast du sie schon mal gesehen? Der Keller ist für Personen ohne entsprechende Freigabe gesperrt. Ja, raczej powinien być gość, który... Raczej powinien być gość, który będzie sam. Może ty? Nie, ty masz... Cicho, nie drzyj się. Tu coś jest w ogóle. Da Sie Ihre Papiere nicht vorzeigen wollen, gehen wir nach unten zum Verhör. Aha, on chciał zobaczyć dokumenty, to dlatego się to wczytywało, rozumiem. Französischer Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Oj, ty, nawet wyszło dobrze. Verzeihung. Ja, Fräulein, kann ich Ihnen helfen? Kennen Sie zufälligerweise Verlaines Gedicht, das Herbstlied? Eine seltsame Frage. Ein Gedicht hat nichts mit Ihren Pflichten zu tun. Ihre Papiere her. Tut mir leid, ich wollte nur ein wenig quatschen. Hier sind sie. Also, Fräulein Schneider, woher stammen Sie? Hamburg Sportvereinung. Ich bin in Hamburg aufgewachsen. Ah, Hamburg. An der Elbe ist es im Frühjahr wirklich schön. Halten Sie sich in Zukunft an Ihre Aufgaben. Ein anderer wäre vielleicht weniger verständnisvoll. Einen schönen Abend noch. Gleichfalls. Kommen Sie mit mir. Weißt du, was man will, aber ich vermisse die Heimat. Ty, na, on pasował do opisu. O, to ty. Entschuldigen Sie bitte. Ah, brauchen Sie irgendwas? Irgendwer hat mir vom Herbstlied erzählt. Wissen Sie, was das ist? Das ist ein Gedicht, das die Resistance verwendet. Davon zu sprechen kann Ärger geben. Zeigen Sie mal Ihre Papiere. Tut mir leid, aber das wusste ich nicht. Bitte sehr. Schon gut, aber wir müssen vorsichtig sein. Zu wem wollen Sie? Oh, oh.
Heinrich. Ich habe Befehle für Polizeiführer Heinrich. Ja, hier steht es. Reisedokumente. Sie finden Herrn Heinrich in seinem Büro im zweiten Stock. Vielen Dank. Gern geschehen. Na trzecim piętrze, tak? No dobra. Tut mir leid, Fräulein. Der Zutritt zu diesem Treppenhaus ist verboten. Sie können die Hintertreppe nehmen. Co to są tylne schody? Gdzie są tylne schody? Treppenhaus ist nur für autorisiertes Personal. Bleiben Sie stehen und zeigen Sie Ihre Papiere. No to chcę ci pokazać, no. Sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Sie müssen hier neu sein. Dieses Treppenhaus ist nur für Offiziere. Zu wem wollen Sie? Polizeiführer Heinrich. Der Wachmann in der Empfangshalle meinte, ich soll diese Treppen nehmen. Herr Heinrich muss befohlen haben, die Haupttreppe zu schließen. Gehen Sie. Dziękuję bardzo. Polecam się na przyszłość. A, tutaj. Was er mit den Gefangenen anstellt? Ich werde den Może to ten. Können Sie mir helfen? Ja, was gibt es? Haben Sie von dem Herbstlied von Verlaine gehört? Junge Dame, ich habe keine Geduld mit Leuten, die meine Zeit verplempern. Zeigen Sie Ihre Papiere. Damit ich sie ihrem Vorgesetzten melden kann. Tut mir leid. Ich wollte sie nicht beleidigen. Wieso sind Sie hergekommen? Ich habe Reisedokumente für den Polizeiführer. Verstehe. Ich werde ihm berichten, wie unverschämt Sie waren. Entschuldigen Sie die Störung. Sind Sie Oberst Fischer? Nein, Fischer ist im anderen Zimmer. Ich werde dann jetzt gehen. Ja. Dobry to Fischer. Sieht nach einer weiteren Nachtschicht aus. Ich glaube, ich habe schon seit einer ganzen Woche nicht mehr geschlafen. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Man sagte mir, ich könnte hier Oberst Fischer finden. Sie haben ihn gefunden. Ich bin Oberst Fischer. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie die Werke Valens gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte, hier entlang, Fräulein. No i pięknie. Musimy działać szybko. Jest pan gotowy dokonać wymiany? Nie, pani się pośpieszyła, a ja spóźniam się na spotkanie. Materiały będę miał w identycznej walizce co pani. Wymienimy się w pokoju narad. Pan pierwszy. Nie, obserwują mnie. Proszę skorzystać z przykrywki i dostać się do biura Heinricha na drugim piętrze. Dalej przekradnie się pani przez północne skrzydło i ominie posterunki. Nie powinni widzieć nas razem. Proszę iść, spotkamy się w pokoju narad. Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten. Er kommt gleich zurück. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um... Jak z Berlina, jak z Hamburga. Fräulein Schneider. Co ty? Ich habe von Ihrem Auslandsstudium gehört.
Ja się uczyłem dokumentów. Cambridge? Oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir noch sicher. Szklanką przez łeb, później go spalimy w kominku i po gościu. Fräulein Schneider. No dobrze, pani pozwoli. Może podszlifujemy nieco język wroga. Jak zapewne pani wie, praktyka czyni mistrza. Proszę. Proszę spocząć. Co? Siadajcie. Kto mówi siadajcie? Tak więc, Herr Gruber wysłał panią, aby zabezpieczyć moją ewakuację. Miłe wyróżnienie. Spiegel. To był Herr Kommandant Spiegel. Nie Gruber. Sehr gut. Bardzo dobrze. Ostrożności nigdy za wiele. Jak pochmurno pani wygląda. Napijmy się. Za mój powrót do ojczyzny. Francuzi nie zasługują na nas. Ale mój Boże, będzie mi brakować ich kuchni. Weźmy takiego trznadla ortolana. Wyłupują ptaszkowi oczy, tygodniami go tuczą. A potem topią go żywcem w koniaku. To genialne. Nie wiem, za czym będę bardziej tęsknił. Za słodkim smakiem mięsa. Czy widokiem, jak miota się w agonii. Jednak jednego jestem pewien. Tak. Widok twojego syna, jak miotał się pod moim butem. Oto moje najwspanialsze wspomnienie. Rousseau! O ty kur... Dawaj mu dzbanem przez łeb. No tak też można. Dawaj, dawaj, dawaj. To... za moich bliskich. No trochę wyżej. To... za mojego syna! A to za mnie! Vive la résistance. Teczuszka. Drodzy Państwo, nie skończyliśmy misji, ale musimy kończyć odcinek, bo zbliżamy się do godziny, więc... Odcinek trzeci to będzie kontynuacja tej misji i oczywiście kolejne. Także dziękuję za dziś i widzimy się w następnym dla tych, co oglądają na YouTubie.